No, podkręciłem kostkę przy tym strzale, zaraz przed zejściem, przy uderzeniu. Tak niefortunnie sobie stanąłem. Wiedziałem od razu, że będę do zejścia, bo czułem, że jest silny ból, ale będzie dobrze. Nie jest na tyle, że jest aż tak tragicznie, ale no ciężko mi było chodzić. Pogoń zadowolony z tego jednego punktu, korona również? No na pewno. Cieszymy się tego, że nie przegraliśmy tego meczu, bo to już w ogóle byłby dół. Cieszymy się z tego, tak jak dzisiaj zagraliśmy. No wiadomo, straciliśmy dwie bramki, nie wygraliśmy meczu, ale jest jakiś krok do przodu. I trzeba iść w tym kierunku, żeby tak zostało, żebyśmy cały czas do przodu szli, a nie po prostu później się tłumaczyli tym, że tracimy głupie bramki. Co prawda to nie były głupie bramki, bo naprawdę dwie ładne bramki Pogoń strzeliła i no i skończyło się 2-2. Troszkę zabrakło sił w tym upale? No na pewno troszeczkę tam gdzieś siły szybciej uciekają. Wiadomo, człowiek nie rozkłada tego. Trener powiedział, żeby grać 60-70 minut, ale dać siebie wszystko, a nie po prostu gdzieś tam rozkładać te swoje siły. No i wiadomo, że tak zawodnicy podeszli do dzisiejszego meczu i naprawdę wyglądało to już zdecydowanie lepiej niż we wcześniejszych meczach. Zawsze lepiej jeden niż zero, ale też lepiej tych punktów jakby było, bo mieliśmy ten mecz, prawie cały mecz. Mamy wynik, mamy grę, dobrą organizację gry i niestety te dwa faule, co on gwizdnął, to naprawdę wydaje mi się, że nie muszę tego gwiznąć, bo to są dwie sytuacje, które odbiór piłki normalnie był. On niestety to gwiznął i z tego padły dwie bramki. Stawię fragmenty gry, no po prostu w grze oni nie mieli tak dużo okazji, żeby zagrozić bramkarzy. A czy w końcówce nie zabrakło wam już trochę więcej sił? Bo Pogoń zdecydowanie mocniej przycisnęła, cofnęliście się do obrony. Myślę, że tak. No. Cóż, no prawie cały mecz atakujemy i biegamy i normalnie ostatnie 10 minut trochę nacisnęły, ale no ale co, no po prostu taki mecz, no co powiem, no widać, że lepiej gramy niż te pierwsze dwie kolejki, jak trener mówił na konferencjach, że po 3-4 kolejkach coraz lepiej będzie i tak się wydaje, no naprawdę mam nadzieję, że teraz na Krakowie zagramy bardzo, bardzo dobrze. To mecz dla nas był bardzo ciężko, bo wjazdowy mecz. Zawsze dla nas jest duży podróż, ale ten mecz wyglądał, że od początku spróbowaliśmy grać wysoko. Strzeliliśmy pierwsza bramka, bardzo ładna, mogę powiedzieć. Później udało mi się strzelić bramkę akurat przeciwko Koronie, który jest drużyną, który bardzo, bardzo dużo szanuje. I druga połowa wyglądała trochę inaczej, że spróbowaliśmy grać bardzo wysoko. I po raz kolejny udało się nas porównać sytuację stracone, które mieliśmy. Nie? Myślę, że teraz następny mecz jest unikać tyle błędu i spróbować strzelić pierwszą. Jak oceniasz, powiedz mi, grę Korony? Teraz jest nowy trener, nowa taktyka, teraz trzeci mecz, pierwsze dwa porażka, teraz remis. Myślę, że potrzeba trochę czasu dla trenera. To są świetni zawodnicy, którzy tu grają. Zawsze była tam drużyna walcząca, drużyna, która potrafi walczyć do końca, mieć duże zaangażowanie na każdy mecz. I myślę, że zaraz z takim dobrym trenerem oni będą grać coraz lepiej. Nie? Dzisiaj pokazali, że mają charakter, że mogą nawet taki porównać walkę z męczennością i myślę, że będą jeszcze lepiej. Nie?